Cześć. W okolicy, gdzie mieszkam, dominują górki, a córki zażyczyły sobie wycieczkę rowerową po płaskim, najlepiej nad morzem. Okej. Zabrałem je zatem na deptak nadmorski. Deptak nadmorski to część szlaku Eurovelo 10, zatem walory turystyczne mamy zachowane. Cała trasa nadmorska od Zielonej Latarni w Gdańsku przez Sopot do granicy z Gdynią liczy około 10 km i jest bardzo łatwa, aczkolwiek wymaga skupienia, bo miejscami jest tłoczno, a oprócz rowerzystów śmigają tu hulajnogi, rolkarze, rodziny z dziećmi. No, jest na kogo uważać. Na przewodnika wycieczki wyznaczyliśmy babcię, która nieprzerwanie od lat jeździ rowerem po Gdańsku i bardzo ucieszyła się z wycieczki z wnuczkami. Dojeżdżamy do granicy z Gdynią, którą stanowi potok Sfelina. O, idziesz, hop! Brawo! Brawo, Ania! Chwila zabawy i możemy ruszać w drogę powrotną. Łącznie zrobiliśmy około 17 km, co dla dziewczyn okazało się wystarczające jak na pierwszy wyjazd w sezonie. Po drodze nie mogło zabraknąć miejsc odpoczynku. Na szczęście przy trasie nadmorskiej jest sporo placów zabaw, które zapewniają wystarczająco dużo odpoczynku dla dzieciaków. Sopocka część trasy bezpośrednio przed Grand Hotelem, jak i w okolicy Molo, jest zawsze najbardziej zatłoczona. Po skwerze kuracyjnym od 1 maja obowiązuje zakaz poruszania się rowerem. Jest koniec kwietnia, zatem udało nam się jeszcze legalnie przejechać. Na końcowy przystanek i odpoczynek udajemy się do bezpośrednio przylegającego do trasy nadmorskiej parku imienia Ronalda Reagana.
to największy gdański park, gdzie każdy znajdzie ulubiony dla siebie sposób spędzania wolnego czasu. Ona jest wytrenowana bardziej.